Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Sobota, więc pora pogrzebać troszeczkę w baniakach, bo na tygodniu nie mam na to za bardzo czasu i mało co na tygodniu robię tutaj przy akwariach. Pora, słuchajcie, poprzenosić troszeczkę krewetek, bo pamiętacie mój zbiornik z Tajwanami, zaraz Wam go pokażę, gdzie mamy miks, bardzo duży miks Tajwanów. I stamtąd no, powoli przenoszę krewety do dwóch osobnych zbiorników. Osobno, słuchajcie, będą krewetki King Kong w jednym zbiorniku, a w drugim zbiorniku trafią Blue Bolty. Chciałbym właśnie rozdzielić te krewety. Później w kolejnych etapach rozdzielania tych krewetek będę jakby przenosił pewnie Wine Reddy i Red Ruby też do osobnych akwarii. Przerzucę kamerę na tą z drugiej strony, żeby Wam pokazać zbiorniki, o czym mowa. No bo już jakby ich czas dojrzewania się skończył i powoli tam krewety przerzucę, nie? Okej, słuchajcie, więc tak, krewetki przenoszę z tego zbiornika, zarośniętego zbiornika z Tajwanami. No i tutaj jest tego naprawdę ogrom. No ja tutaj muszę, że tak powiem, dużo czasu poświęcić, bo nie ma opcji, żeby jakkolwiek sięgnąć do tego zbiornika inaczej, jak tylko, słuchajcie, tutaj przez przód, nie? Czyli tutaj z przodu, gdzie widać krewetki, bo tak jest całość zarośnięta i no, inaczej krewetek nie wyciągniecie. I właśnie stąd będę, słuchajcie, wyciągał krewety, te Blue Bolty i te King Kongi, nie? I one polecą do innego zbiorniczka. No, tutaj jest taki też zbiornik, który też czeka na selekcję, ale to wszystko po kolei, nie? Co tu u mnie? Te trzy zbiorniki, które zalewaliśmy nie tak dawno, dwa na podłożu Master Soil i jedno na podłożu Platinum Soil, to one jakby ciągle sobie dojrzewają. I jako, że dojrzewają, to jeszcze mamy czas i myślę, że jeszcze damy im ze dwa tygodnie spokojnie. Nie pali się po świętach tutaj zaczniemy też przekładać krewetki, a mam co przekładać, nie? Więc, że tak powiem, no będzie co robić, więc to za jakiś czas, a pokażę Wam dwa zbiorniczki, które mi już dojrzały na podłożu Benibachi. Na podłożu Benibachi i tutaj, słuchajcie, już powoli krewety przerzucam, nie? I tutaj przerzucam, słuchajcie, King Kongi. Przerzuciłem jak na razie około 15 sztuk. Sporo jest ekstremów, jest kilka takich one stripes. Tu jest jakiś multi jeden, widzicie, ale to mówię, no poprzenosiłem z tamtego zbiornika z Tajwanami tutaj. A tutaj do zbiorniczka obok, najmniejszego zbiorniczka, to jest taka popierdółka. Ale to jest taki zbiornik też testowo, bo jest gruba warstwa podłoża. I tutaj sobie, słuchajcie, powolutku przenoszę sobie Blue Bolty, nie? No to nie jest takie łatwe, jak już Wam mówiłem, bo żeby wyłowić z tamtego zbiornika krewetki, oto ja muszę poczekać, żeby taka krewetka zechciała podejść bliżej do szyby i w momencie, kiedy kreweta przyjdzie i ja ocenię, że to jest właśnie ta kreweta, którą chciałbym przenieść, no to biorę ją stamtąd i przynoszę ją tutaj do tych zbiorników. Także to jeszcze troszkę. Whitebee krewety też w dużych ilościach. Tutaj to się mnożą, słuchajcie, w tym zbiorniku mnożą się jak króliki, nie? I one już jakby są rozdzielone, bo stwierdziłem, że będę trzymał jakby po dwa rodzaje krewetek w dwóch zbiornikach, nie? Czyli jak tutaj mam Whitebee w dużych ilościach, z dużą ilością maluchów i tak samo zrobiłem jakiś czas temu nowy zbiorniczek i tutaj też sobie żyją Whitebee. Na razie tutaj jest ich mało, jeszcze mi się nie mnożą, ale przeniosłem już takie podrostki, nie? Więc one tutaj za jakiś czas też zaczną się mnożyć. No, więc dzisiaj robota jest taka, że wszędzie robię podmiany wody, spuszczam około 10% spuszczam z tych zbiorników wody, no i robię nową wodę, woda RO
do tego sole. Sole, co są w zależności gdzie, bo na przykład jeżeli chodzi o Tigery, które mam, to do Tigerów używam GH One Shrimp, a jeżeli mowa o pozostałych krewetach, to tutaj idzie GH plus LC Shrimp, nie? Wszystko z Qualdropu, także jedna sól i druga sól z Qualdropu wpłynie, łatwo i przyjemnie się aplikuje, nie? No spuszczam, widzicie, no po troszkę spuszczam w wody, no że tak mówię, muszę poczekać jeszcze trochę, bo nie mam tyle ERO nazbieranej, więc ERO cały czas mi się zbiera, ale no spokojnie. No, także dzisiaj, słuchajcie, podmianki. Filtry muszę poczyścić troszkę, co niektóre filtry, bo na przykład zobaczcie tutaj u tangerinów woda jest taka sobie, a zobaczcie, że z tego komina mało co już lecą bąble, nie? Bo kamień napowietrzający, który jest tam wsadzony, to kamień napowietrzający niestety już się pewnie zapchał i dlatego już mało co bąbluje. Jak wymienię go na nowy, to od razu pójdzie z kopyta i będzie wszystko ładnie, pięknie. No, muszę rogatka trochę powycinać, bo zobaczcie, jak tutaj się rogatek porozrastał. To muszę dzisiaj troszeczkę rogatka stąd powyrzucać z niektórych zbiorników, bo jest tego za dużo. Ogólnie w większości trzymam rogatka. Przynajmniej na początku, jak akwarium jest w miarę nowe. Mimo, że już jest po okresie dojrzewania, ale jeszcze przez jakiś czas ten rogatek tam jest, a później tego rogatka wyrzucam, nie? No ale jest rogatek, nie? U mnie w zbiornikach. Ale to mówię, no przez jakiś czas, a później on, że powiem, jest wyciągany i naprawdę nie jest potrzebny. Ale i tak, słuchajcie, dzisiejsza największa robota to siateczka, zbiorniczek i szukamy krewet, które jakby są odpowiednie do tamtego zbiornika do przenoszenia, nie? Ja tak sobie, widzicie, łapię sobie krewetę, patrzę, jak wygląda i ją wypuszczam, nie? Tu mamy wineredów, to wineredów na razie nie wyciągamy. Wyciągamy King Kongi, nie? O, zobaczcie, tutaj sobie jest. Też było słabe. Pierw trzeba troszkę poczekać, aż krweta, słuchajcie, podejdzie bardziej z przodu. Pokarm pewnie im zaraz wrzucę, żeby je tutaj troszeczkę jeszcze zwabić, żeby powychodziły, ale to nie jest takie, wiecie, hop-siup. A sztuk naprawdę jest, nawet jeżeli chodzi o czerwone, o czerwonych też jest kilka naprawdę takich ładnych krewetek. Poczekajcie, zobaczcie, jeżeli chodzi o czerwone krewety, to też będzie roboty troszkę, też będzie trzeba je powyciągać, ale to za jakiś czas, nie? Na razie interesują nas, na razie słuchajcie, krewety, jakie nas interesują, to interesują nas King Kongi albo Blue Bolty, nie? W zależności, co tutaj wyjdzie, bo na razie zobaczcie, pandziochy, o, tu jest King Kong, krewet tutaj jest pełno, nie? Zbiornik fajnie zarośnięty, krewetkom to bardzo pasuje. Ale poczekajcie. O, zobaczcie, jaki tu jest ładny King Kong. Mam wpadł do siateczki, czy nie wpadł? O, jest, koleżka. Czekajcie. O. Zobaczcie, jaki ładny. Cały czarny, z malutką białą taką kreseczką, tylko cieniutką u góry. Pasuje, wyciągamy, mamy go w siatce i do zbiornika. No, bo krewet tutaj jest, słuchajcie, multum. King Kongów jest też sporo, ale ja, że tak powiem, szukam takich, jakie, że tak powiem, mi pasują, żeby je tam przenieść, nie? No, dlatego sobie tak siedzę, przeglądam, odginam troszkę ten mech. I obserwuję, no. O. Mamy Blue Bolta ładnego, mamy Blue Bolta. I Blue Bolcik do akwarium leci. To też nie jest tak, że ja dzisiaj mam zamiar zrobić wszystko, bo przy takiej ilości krewet, to wiecie, że te krewety będą wychodzić przez najbliższe 2 tygodnie jeszcze z tego mchu.
będzie tutaj trzeba je sukcesywnie odławiać, nie? No, ale... Ale zobaczymy, no. Troszkę to potrwa, niestety. Jak się ma tyle krewetek, to trzeba się z tym liczyć, że roboty też przy tym będzie troszkę więcej niż z jedną kosteczką i z 10 krewetkami, nie? No dobra, nie będę was, słuchajcie, przynudzał, ale taka moja praca dzisiaj na sobotę, żeby wyławiać stąd krewety. No i słuchajcie, i troszkę krewet już jest przerzuconych. Pokażę wam jeszcze parametry, jakie mam w tym zbiorniku. Chodzi o przewodność. To już biorę miernik, już wam pokazuję. No tu jeszcze będę sukcesywnie będę jeszcze dorzucał pewnie krewety, bo jak widzieliście, jest ich sporo. No ale pokażę wam, poczekajcie. Przełączymy na mikrosiemensy. Jest mikrosiemens. I zobaczcie, jeden zbiorniczek. King Kongi, 170 mikrosiemensów. Ok, i tutaj ten, gdzie są bluebolty. A, czekajcie, trzeba tutaj clear. Gdzie jest clear? Dobra, i no tutaj troszeczkę, kurde, troszeczkę dużo. Trochę przeholowałem chyba przy podmianie. Poczekajcie. 289. Też nie ma tragedii, nie? Ale tu jest dużo mniej. Jeszcze raz. No nic, no zobaczymy. Tak zostawię, nie? Dla King Kongów zostawię tutaj te 170 parę, a dla Blue Boltów zostanę tam te 290, nie? I zobaczymy, jak to będzie. No dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dwa baniaczki są już zasiedlone na podłożu Benibachi. No dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.